Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj będzie przykaz od mojego kochanego Kryuna. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Kryun, to jest grupa cywilizacji ze służby magnetycznej, która przybyła na Ziemię, żeby wyrównać pole magnetyczne naszej planety i przebudzać ludzkość. Z lat 80. Lee Carroll jako pierwszy channeler Kryuna, bo teraz ich paru jest na Ziemi, zaczął przekazywać informacje od Kryuna. Także to, co wcześniej mówił Kryun, wiele rzeczy pokryło się, spełniło się i on nadal jest z nami. On Kryun, no bo nie powiem, ona energia. On Kryun jest z nami. Dzisiejszy przekaz to jest brak równowagi. Zawsze znajdzie wyjście. Wyobraź sobie coś, co balansuje na planszy z punktem podparcia po środku. To coś zawsze kołysało się, jak na huśtawce, albo w jedną, albo w drugą stronę i nigdy nie przesunęło się całkowicie w jednym lub drugim kierunku. Waha się po prostu pozostaje w niepewnym stanie przez wiele, wiele lat. Może się trochę przesuwać tam i z powrotem, ale nie przesuwa się całkowicie w tym czy innym kierunku. Ale teraz zaczyna się zmieniać i wszystko zaczyna pchać ku zmianie. Ci z Was, którzy próbują utrzymać się w starym systemie, myśląc, że tracą coś ważnego, doświadczają większej nierównowagi. Opór tylko zwiększa niepokój psychiczny i spadasz z poprzedniego miejsca balansu, dlatego że tracisz równowagę. Nie możesz płynąć pod silny prąd rzeki, chcąc przywrócić spokój i stabilność. Najlepszym wyborem będzie, jeśli wykorzystasz energię strumienia dla własnego dobra. Współpraca z nowymi energiami okaże się trudna, ale jest to jedyny sposób na utrzymanie równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego. Ponieważ fizyczne i psychiczne w Tobie musi być w równowadze. To jest formuła zdrowego człowieka. A kiedy coś się zmieni, odczujesz dyskomfort. Tak się dzieje. I tylko pytanie, w którym kierunku stawiasz nogi. Ci, którzy podążają za strachem przed utratą nawyku, tylko zwiększają ich brak równowagi. Ci, którzy pokonują zdolność okresu przejściowego, przychodzą ponowne zrównoważenie. Zyskują nowe połączenie w swoim systemie, stając się bardziej wolnymi, energetycznymi i zdrowszymi. Tak więc, jeśli istnieje pewna nierównowaga myślenia, ten moment może stać się czasem, w którym zostanie rozwiązany, znajdzie wyjście w taki czy inny sposób. Przekona się, że stare pomysły, które próbują wypełnić przestrzeń życia, tylko ją pogorszają. Działają teraz z ciemnej strony, ponieważ wyczerpali całą użyteczność w przyszłości. Ale Twoja pamięć utrzymuje wiarę, jak to dobrze tam się działo. Zabierz swoją wiarę z przyszłości i umieść ją w rzeczywistości obecnej chwili. To Ci pomoże lepiej poruszać się w zachodzących zmianach, utrzymując wewnętrzną równowagę. W dualnym świecie we wszystkim jest coś dobrego lub złego, a kiedy kończy się energia do stworzenia, następuje okres zniszczenia. I teraz, próbując utrzymać swoją władzę, nosiciele starej energii odsłaniają tą ukrytą, zaciemnioną stronę, która wcześniej nie była widoczna.
nie była widoczna, ponieważ w starych energiach łatwo było ją ukryć. A kiedy następuje zmiana energii, ciemna strona staje się oczywista i dosłowna. Ona zawsze tam była, ale dzięki większej ilości światła stało się bardziej świadomy tego, co się dzieje. Ludzkość zaczyna to odczuwać, a ty zaczynasz widzieć, jak nierównowaga psychiczna rozwiązuje się sama. Jeśli niektórzy ludzie są niezrównoważeni, mogą w końcu przejść do całkowitej nierównowagi, popadając w załamanie psychiczne, tracąc nad sobą kontrolę i zrozumienie tego, co się dzieje. Ale będą tacy, którzy wyłonią się ze starych, błotnistych fal, z odnowionym myśleniem i odnowionymi siłami, zyskując wewnętrzną pozycję i niezależność od wydarzeń zewnętrznych. Oni staną się przewodnikami do nowego świata i mistrzami nowego świata. Wiele z nich przejawi się w tym procesie i zobaczysz to w swojej kulturze, w swojej polityce, w relacjach między grupami i ludźmi. I będzie dużo nietolerancji, konfrontacji i kategoryczności. Wszystkie te wahania starej energii, które były w stagnacji. A kiedy wchodzą w stan wstrząsu, równowaga zmienia się, ustępując miejsce nowym potencjałom. I będą ludzie, którzy będą w stanie je wyczuć i ujawnić swoim odnowionym świadomościom. Moi drodzy, mi się wydaje, że za wiele tu nie trzeba coś dodawać. Wy wszyscy to dostrzegacie w swoim życiu, wokół siebie. I kto jest obserwatorem, temu jest zdecydowanie lepiej. Kto jest w środku tych wydarzeń, współczujemy im jeszcze, że one tam są. No i na tej fali zmian na ziemi uważajcie, proszę was, na pseudo przebudzonych, bo teraz jest to modne. I wy doskonale wiecie, że tylko intuicja wasza może wam podpowiedzieć, czy to jest ego, czy to jest serce, które do was przemawia. Także bądźcie uważni. I pamiętajcie, że wszystkie zmiany w życiu trzeba zacząć od siebie. Od siebie, kochanego. Ja i tylko ja, ale tylko z pozycji boskości. Także bądźcie, każdy z was jest, nie ma znaczenia, jaki ten człowiek jest. I tak on jest boską istotą. Nawet jeżeli nam wydaje się zupełnie inaczej. No, dziękuję wam, drodzy, za to, że jesteście ze mną. Ja z wami, jesteśmy razem. I razem idziemy w ten nowej, bezstresowej, pewnej harmonii świat. Z wami była Irina.